Oglądałeś kiedyś Kuchenne Rewolucje? Tak, Kuchenne Rewolucje. Ona się taka, ojej, super. Ale fajnie. Taka ciąg. Masakra. Cześć kochani, witajcie na moim kanale i dziś przedstawię wam mojego gościa specjalnego. Siema, siema. To jest Komang, tak? Czy przekręcam twoje imię? Komang. Nazywam się Komang. Tak. To jest Komang. Czy ty jesteś, powiedz mi, Komang, jedynym Balijczykiem, który mówi po polsku? To nie wiem, może być tak. Może tak być, no, prawda? Dziękuję bardzo. No, ja uczyłem trudne dla to polskiego. Ja lubię bardzo polskiego. Ale nie jest łatwy język, prawda? Nie, to jest bardzo trudne, naprawdę. No właśnie. A jak to się w ogóle stało, że nauczyłeś się języka polskiego? To było, bo moja praca, wiesz. Bo ja jestem tłumaczkiem i ja bardzo potrzebuję języka. Było 3 lata temu. Kiedy ja pierwszy raz pracę dla tłumaczkiem, ja tylko mówię angielsku. Mówił, jak ja wiem polskiego, to będzie dobrze dla mnie. I tak. Okej. Ale jako tłumacz nie pracujesz, tylko jako przewodnik wycieczek? Tak. Przewodnik wycieczek. Tak. Aha. Zapraszam. Nie, no co ty? Komang teraz 5 miesięcy nie używał polskiego, tak, prawda? No. No właśnie. Przez te wszystkie blokady. Także poćwiczymy, wszystko sobie przypomnisz. Ale masz super polski. Dziękuję bardzo, ale naprawdę trudne. Ale elegancko. Elegancko, dokładnie. To język polski jest tak trudny, że jak ty do mnie napisałeś wiadomość po polsku, to ja po prostu byłam w takim szoku i to było takie wow. No, dziękuję. A powiedz mi, kiedy w ogóle spotkałeś pierwszy raz kogoś z Polski? Pierwszy raz spotkałem Polaków na Bali. To było 3 lata temu. Ja miałem pierwsza klientów Polaków i nazywa Marta to było. I ona pytała, Komang, to będzie lepiej dla ciebie, jak wiesz polskiego. Bo jak wiesz polskiego, to masz dużo pracy. I ja dobrze szukam informacji, jak to polskiego, uczyłem i po prostu dobrze, polskiego jest, no i niedużo balijski wiem. Tak. Tak. Ja bym się nie zdziwiła, gdybyś był jedynym Balijczykiem, który zna polski. To dlaczego ja dobrałem to polskiego. No tak, to ma sens. No dobra, i jak zacząłeś w takim razie się uczyć? Sam czy z jakimś nauczycielem? Nie mam nauczycielem. Ja tylko oglądałem YouTube'a. No i przydałem też taka przewodnikiem. No i tylko tu. Ale naprawdę? No, ogólnie jest to YouTube. Wow! No. Bo ty masz bardzo dobrą wymowę. Dziękuję bardzo, nie wiem. Ale wydaje mi się, że wymowa balijska, raczej wymowa indonezyjska i polska jest dosyć podobna, mam takie wrażenie. Nie. Nie? No, naprawdę inny. A, widzisz. Tak, to bardzo trudne. A które dźwięki dla ciebie były najtrudniejsze? Najtrudniejsze? No, taka twoja slang. Sząc dnia w serdecznia, o. Szacun! O kurde! Masakra to jest. No masakra! A znasz jeszcze jakieś takie inne rzeczy? No. No, to dawaj. Król, Karol, Kim, Królowy, Karolinie, Korale, Koralu, Kolorowego. O! To jest w ogóle wow! Wiesz, że no, dla nas to też jest trudne, wiesz, my się uczymy takich rzeczy, jak jesteśmy dziećmi, to czasami to trwa kilka miesięcy. O, no, to też kolega uczyłem. A macie coś takiego po indonezyjsku? Mamy, tak? Powiedz mi. No, jaka ular lari lurus. Ular? Lari. Lary? Lurus. Ular lary lurus. Ular lary lurus. Ular lary lurus. No. Ular lary lurus. No. Oh my god. Nie wiem. It's twisting my tongue. O, nieźle. Czyli co, YouTube. A jakie kanały oglądałeś na YouTubie, pamiętasz? No, pamiętam. To jest Tysięcy Polski nazywa kanału. A to jest taki, który uczy polskiego, tak? Tak. Aha. Ale to jest polskiego do angielsku. No tak. Nie, inny. No nie mamy chyba takiego kanału. Może ty pierwszy założysz taki kanał? To może być. No, ja bym się chętnie nauczyła indonezyjskiego. O, jak myślisz? No właśnie, dajcie znać, czy chcielibyście, żeby Komang założył kanał na YouTubie, gdzie tłumaczyłbyś polski i indonezyjski. O, damy radę. A? Ja bym skorzystała. Ja teraz chcę się nauczyć. Ja w ogóle prawie nic nie umiem. Ja na przykład jestem wegetarianką, więc ja umiem powiedzieć tidak telur. Tidak telur? Tidak ayam, tidak babi. O no, to nie jajko, nie... Co to?
Kurcia? Tak, kurcza? Nie. Wieprzowina, no, świnia. And tidak ikan? Tidak ikan to nie ryba. Tak, no dokładnie. Super. Także musisz mnie też nauczyć trochę. Jak to? Tidak telur? Tidak bebek. Wiesz bebek? Bebek, kawa? Kaczka. Kaczka, bebek, tak, no, tak. Rzeczywiście, bubuk to kawa. Kopi bubuk. Tak, kopi bubuk. To ground coffee. Tak. Aha, no. To tak troszeczkę tylko, ale chętnie się nauczę od ciebie. Jak założysz kanał na YouTubie? O, to dobrze, aha. Może być potem. Dobra. Kolaboracja. Dokładnie, kolaboracja walijsko-polska. Ja jestem za. No, dziękuję bardzo. Damy radę. To jest, damy radę. A powiedz mi, znasz jakichś Polaków? Takich słynnych, jak myślisz o Polakach? Sławny? No, oczywiście. Ja wiem Zenon Martyniu. Zenon Martyniu. Ja bardzo lubię Zenon Martyniu. Disco Polo. O. Disco Polo. A jak ty się dowiedziałeś o Zenku? Sam go znalazłeś, czy ktoś ci polecił? No, pierwszy raz wiem to Disco Polo, to był kolega od Celidata. Aha. I on daje mi piosenka Disco Polo. Ja byłem taka, o, to dobrze. Taka podoba ci się? Świetna. No. Kolega z Candidasa. Candidasa to jest miasto na Bali, tak, prawda? To miasto na Bali. Na wschodzie? Wschodzie. Tak. No, piękne miasto. No, a, proszę bardzo, no to ciekawa sprawa. Oni są Polaków też. A. Ty też moja kolega teraz. Też, no. Tak cię uczą disco polo. Tak. Ty uczysz mi. Ja cię nie uczę disco polo. A ja cię polskiego, ale disco polo to nie ja cię nauczyłam. Nie? Nie. No to dobrze. Ja nie lubię disco polo. A nie lubisz disco polo? Ale ja rozumiem, że można lubić. No. Zenon Martyniuk to jest wielka gwiazda w Polsce. Aha, no, ja słyszałem. No. On jest znany Bartek taki, że ho. I bogater. No. I wysoka dziewczyna. A on ma chyba żonę. O, on ma żonę. Ale jego syn jest taki rozrabiaka. Aha, no. Jego syn był aresztowany. O, problemy u syna. A jaką piosenkę znasz, Zenka Martyniuka? Ja wiem, Oczy Zielone. No. A to jest najlepsza dla mnie. A tylko to. Ale inna taka mama odsegała, ale to nie jest Zenon Martyniuk. A to ja nawet nie wiem. No, tak. Ale to dobrze. Mama odsegała, lubią Oczy Zielone. Jak to? Zapomniałem piosenka, ale dużo wiem. Aha. Dużo lubią disco polo, bardzo lubią. Tak, lubisz? Disco polo, tak. Okay. To jest taka, ma taka siła, power, wiesz. No. Walijski lubią taka disco. Taka energia, co? Tak, energia. A oprócz disco polo to kojarzy się czy jakiegoś innego Polaka? No, ja mam... Famous, like? To ona nazywa? Oj. Magda Gessler. O! Ale super, ja lubię oglądać Magda Gessler. Tak, ja wiem Magda Gessler. Bo... Oglądałeś kiedyś Kuchenne Rewolucje? Tak, Kuchenne Rewolucje. Ona się taka, ojej, super. Ale fajnie. Taka ciągle. Masakra. No, rzuca wszystkim, co? Tak, no, ale super. Krzyczy, tak, ma energię. A my mieliśmy się spotkać dzisiaj w twojej wiosce, prawda? Ale pojawiły się problemy. Aha. Tak, bo moja wioska, no, bo moja wioska było lockdown, no, to trudne dla ciebie, do mojej wioska, wiesz. Przez też, wirusa, prawda? Tak, no. No, teraz jest taka trudna sytuacja na wioska na Bali, bo mamy taka banner organizacja, mamy taka specjalne rules. Jaka rules po prostu? Zasady, regulacje? Tak, no, jak nie, to nie. A, okej. Okay. Bo Banjar to są tacy lokalni jakby policjanci, prawda? Pilnują tak porządku, ale tak lokalnie, nieoficjalnie. Tak, dokładnie. I oni zarządzili, że nikt spoza wioski nie może przyjechać. Nie. Aha, no właśnie. Tak. No, daj mi znać, jak będę mogła cię odwiedzić. Dobrze, proszę. No. Dziękuję bardzo. A powiedz... O, bardzo chętnie. No. A jak już tak rozmawiamy o wirusie, to powiedz mi w ogóle, jak się zmieniło całe twoje życie przez ten lockdown, przez wirusa? Tak. Dla mnie życie to bardzo trudne, bo wiesz, ja jestem sezonnikiem, nie pracowałem 5 miesięcy teraz. 5 miesięcy nie pracujesz? Tak, no to trudne dla mnie. I nie mamy innej pracy, nie możemy szukać innej pracy na Bali.
A czy rząd zorganizował jakąś pomoc dla ludzi? Tak, rząd pomoc nas, daje nas trochę pieniędzy, ale bardzo pomoc. Bo na Bali dużo takich ludzi, dużo Balijskich. Dlatego nie mamy dużo pieniędzy też na Bali teraz, ale pomoc. Pomagają, super. A tutaj w tej okolicy, gdzie ja mieszkam, w okolicy Karobokan, Dżangu, to widziałam też, że dużo takich lokalnych właśnie banjar. Ryż przywoziło, rozdawali jedzenie. Tak. To u ciebie też było? Tak. Na moje wioska. To bardzo pomocne, tak naprawdę. Ale na moją wioska, a to jest miasto, tak? Tak. Na moją wioskę to trochę lepiej, bo sadzimy taka wegetable, wiesz, sadzimy ris. Rolników jest więcej, prawda? Tak, ogólne rolników, tak. Dlatego lepiej trochę dla nas. No tak, więcej jedzenia. Nie taka ludzi na miasto. Tak. Ja słyszałam, że dużo Balijczyków, którzy mieszkali w Seminiak i w Kucie, wrócili w rodzinne strony. Gdzieś do Lowiny, na północ. No, na Bulelęg regionu. No. Żeby na polu pracować, prawda? Tak, oni nie mają pracy tutaj teraz. To trudno. A było, kiedy mamy dużo turystów, to naprawdę łatwe dla nas. Szukamy pracy, teraz trudno. No. Miejmy nadzieję, że niedługo się otworzą granice. I już rozmawialiśmy, że jak będziemy miały wycieczki razem z Dominiką, moją koleżanką. Dziękuję bardzo. Oczywiście, także jak będziecie przyjeżdżać na wakacje na Bali, to Komang będzie waszym przewodnikiem. Dobrze. Dziękuję bardzo, zapraszamy. A mam do ciebie jeszcze pytanie, które wydaje mi się być bardzo, bardzo ciekawe. Powiedz mi jeszcze proszę, co jest dla ciebie definicją sukcesu? Sukcesu? Sukcesu na moje... jak masz czasu dla twojej rodziny, wiesz? I rodzina jest priorytetem? Tak, priorytetem, bo wiesz, przed moją rodziną umarli, to nie miałem czas dla mojej rodziny. A teraz taka też dla mojej tata i taty, tata i mama, wiesz? To dlatego sukcesu dla mnie jest jak masz czas dla twojej rodziny. Ale związane na polskiego, sukcesy to jest jak wiesz polskiego, które jest elegancko. Czyli sukcesem, tak, jeszcze by było jakbyś, mówisz, że jakbyś się poduczył polskiego, tak? Tak. Aha, tak. No to nad tym popracujemy. No, dziękuję bardzo. Ja w ogóle jestem tak w szoku, że ty wszystko rozumiesz, co ja mówię. No. I możemy normalnie porozmawiać. Dziękuję bardzo. Bardzo pomóc. No. Co się dało? No dobra, mój drogi, słuchaj, jest kilka takich słów indonezyjskich, które tak mnie bawią niesamowicie, że po prostu płakać mi się chce, na przykład suka. Suka, aha, no. No. Albo dupa. Tak, no słyszałeś, muszę być. Na Bali mamy, co to nazywa? To są kadzidełka. Kadzidełka. No, ja ostatnio widziałam China dupa, tak. India dupa. No, ja mam biło klientów, wiesz. I na Kwieciewski zobaczyliśmy sklepie i ma taka napis Dupa Store. I ona było, ma dużo ciekawe na Dupa Store. I chodź do Dupa Store, to jest taka tu. Ja mówię, co? Nie, dupa, jest kadzidełka. I oni mówią, naprawdę? Kadzidełka? O no. Ja tak. się tak z tego śmiałam. A powiedz mi, czy są jakieś takie słówka, które ciebie bawią po polsku? Jak suka? No, tylko że po polsku, jakieś słówko, które znasz, które dla ciebie było śmieszne? Some word in Polish made you laugh. It's fine. Dobrze. No, ja wiem, to było... Przepraszam. Ja wiem, taka kurda, kurciak, jak pierdziele. To cię bawi? Tak, it makes moje you fun, yeah. Pierwszy raz ja spotkałem moich klientów. Z Polski? No, i oni są funny. Jak to? Zabawni? Zabawni. Aha. No i oni uczyli, ja nie wiem, co to jest. Kurwa, wiesz? O, to będę musiała cenzurować. Tak. I oni mówił, jak kurwa jest, to jest taka, jak widzisz, co to jest piękna. O nie. No i mówisz, oszukali cię. Tak. O ja nie wiem. A drugi czas ja mam klientów. Oni mają dzieci, a to niedobrze dla dzieci. O nie, to tak. Niedobrze. Byliśmy na trasę rysową i ja mówiłem, zobacz, to jest piękna kurwa trasa rysowa. I jego
jego rodzina taka, co mówiłeś? Ty nie zdążysz, jak mam. O matko! Ty nie wiem. Ale cię oszukali. Oj, kurczak. O kurczak. Masakra to było. Masakra, jakby co, jak cię ktoś tak będzie wkręcał, to dzwoń do mnie. Tak. Ja ci powiem. Dobrze, prawdę. Dobrze. No, no, ale cię oszukali. Ojej, to masakra na odwrót. Masakra, ty, wow. Nie wiem. Ale cię oszukali, no. A powiedz mi jeszcze, czy ty kiedyś byłeś w Polsce? Aha, dobre pytanie. No. Jak cię? Ale nie biłem. A, okej. Okay. Nie biłem. Ale chciałbyś, tak? Tak, chciałbym. Ale no trudno dla mnie, bo do Polski to nie mam pieniądze. No tak, no tak. No. Wiesz, miejmy nadzieję, że jak się granice otworzą, to normalnie będzie praca. No, to będzie. No. I że będzie dużo pracy i tak, że wszystko wróci do normy. Albo że będzie lepiej. Tak, nie wiem, lepiej. No, zdecydowanie. No, jest na Bali, nas pieniądze nie jest dużo taka na Polsce. Ja wiem, ja czytałam, powiedz czy to prawda, ja czytałam, że takie normalne zarobki, normal salary, tak. It's like 3 million, 4 million? Tak, to jest taka, to jest najlepsza. To jest najlepsza? 3 miliony ludzi, tak. No, ale normalna po hotelu, taka w ogóle, to jest 2,5. 2,5 miliona? Tak. Duże indonezyjskie. To jest trudne słowo, Indonezyjczyków. Oj, Indonezyjczyków. Ale to nie przejmuj się, ja cię. To jest akurat niezbyt łatwe słowo. To jest trudne dla mnie, bo ja zdjęcia, wiem. Zdjęciów, zdjęki, no wiesz, to jest najtrudniejsze. Ja wiem, jak, gdyby nie to, że polski to mój język, to ja bym nigdy się go uczyć nie chciała. Oj, no. Ja lubię polski, ale jest trudny jak nie wiadomo co. Dam radę. No, a jak? Angielsku. No. Yeah, exactly. If anything, we can always switch to English. It's so much easier. Tak, so much easier. No, dużo Indonezyjczyków, oni szukają pracy na Bali, bo na Bali trochę łatwo szukać pracy, wiesz, nie taka na inny region albo na inne wyspa. Oni są tylko rolnikiem. Rolnika, wiesz. Tak, rolnictwem się zajmują. Tak, i oni nie mają dobrze pieniądze. Najlepsze pieniądze na Indonezji, naprawdę dla 3 milionów rupiah, jak mówiłeś, to tylko na Bali. Na Bali, tak, no tak. Albo na Jakarta. Ty w ogóle urodziłeś się i wychowałeś na innej wyspie, prawda? Tak. Aha. Moja rodzina była na Sulawesi. Aaa. Ja też urodziłem się na Sulawesi. Aha, ale mówiłeś mi wcześniej, że krew balijska, tak? Tak, jestem krew balijska naprawdę. Aha. Dlatego ja mam Koman, wiesz? No. Koman jest CC dzieci na rodzinę. Słyszałeś to, nie? Nie, nie wiem o co chodzi. Nie? Nie. To jest nasz kultura, na nas imię. Aha. Jak słyszałeś balijski, które ma pierwsze imię Putu, taka moja siostra, oni są pierwsze dzieci. Pierwsze dziecko w rodzinie? No, to czyli duże balijski ma imię Putu. Aha, czyli jak ja mam starszą siostrę, to moja siostra by była Putu. Tak. Aha, to młodsza jak by miała na imię? And the younger one? Younger? Nie, to nie jest taka tu. Aha, to już wtedy nie ma znaczenia. Nie, to pierwsza, drugi, trzeci, cztery. Mamy cztery imię. Okej, to po. No. To pierwsze? Pierwsze imię to jest Putu. Jest pierwsze dziecko Putu. No, drugi dzieci to jest Kade. Kade. O, Made, tak. Made, tak. To tak samo. Okay. Putu albo Wayan, tak samo, pierwsza dzieci. A Kade i Made to drugi dzieci. Okej. Okay. A Cese to Koman. A, czyli ty jesteś trzeci? Tak, i ja mam dwie siostra. Aha. Ja jestem trzeci. Okej, okay, okej. Okay. No. I czwarte jest Ketut. Ketut, okej. Okay. No, dlaczego mamy tylko cztery? Putu, Kade, Koman, Ketut. A jak masz piąte dziecko? No, dobre pytanie. To do Putu. Prowodem. Okay. No. Ale to wszystkie dzieci muszą się tak nazywać? Jak teraz jest rewolucja, nobody care about it. A, si, no, okej. Ale dobrze, jak masz imię balijski. Wiesz, jak pytałeś, jak pytasz, co nazywa? Koma. O, jestem balijski. Dzięki, nawet nie wiedziałam. Tak, wiedziałam. Okej, super. Ale to zależy na kasta ludzi, dobrze? Może być pisałeś, na Bali mamy kasta balijski. Słyszałam właśnie, słyszałam. Mamy króla, mamy szołnisze, mamy święte ludzi. Wow. No, i mamy rolnikiem. Okay. Ja jestem rolnikiem generacja. Okay. Okay. No, rolnikiem generacja, tylko ma stare imię, taka mówiłem. Ale inne kasta ludzi, oni mają inne pierwsze imię, które jest aroganckie trochę, ale to jest nasz kultur. Aha, na przykład króla, to jest najwyższa kasta,
No oni mają idobagus dla balistykiem. Dla kobieta oni mają ratu. To jest imię, tak? Tak. Mhm. Albo ideaju na przykład. Okay. Oni mają taka pierwsza imię, która jest arogancją. Wiesz co? No. Wiesz co? Ja bardzo chętnie rozwinę ten temat, ale może w ogóle zostawmy to na oddzielny odcinek. Tak. Wtedy tak szczegółowo bardziej opowiemy. Co ty na to? Nie. Maybe we can unlock this story, but I'm thinking maybe we make a separated episode on that. Because it's so many information. What do you think? Yeah? Because I love it. This is completely new for me, so I would like to like get to know more about it as well. Dobra, to słuchaj, na dzisiaj mam dla ciebie jeszcze jedno pytanie. Dobrze. Próbowałeś kiedyś kuchni polskiej? No, oczywiście. Co jadłeś? Ja wiem, pierogi. Ja uwielbiam pierogi, o Jezu. To jest najlepsze naprawdę. Wiesz, które jadłeś? Did you have the one with cabbage and mushroom? Tak, mam cabbage i mushroom. To biło moja kolega, kandydata też. Kuchnie dla mnie. Ugotowało dla ciebie. No, to było zajebiście. No. On tutaj mieszka? Tak. O, to ja go muszę odwiedzić, bo ja kocham pierogi. Dobrze, ja też mam pierogi. No to chodź na to może się spotkamy następnym razem w Candidasa. Dobrze. Tak? Dobrze, no. Damy radę. Niech Piotrek ugotuje pierogi. O, no. Ja lubię właśnie pierogi, naprawdę. Ja tak samo, A coś jeszcze próbowałeś? Pierogi i... Nie mów, że bigos. Bigos? To jest taka zupa, tak? Nie, bigos to kapusta. A kapusta, no tak. No. Nie. A zupa próbowałeś, zupa, tak? Zupa z wieprza i... Żurek? Żurek? Nie. Nie. To nazywa się skóra? Zupa z skóra? Rosół. I pomidorowa. Pomidorowa. A pomidorowa, no tak. Ja lubię też pomidorowa. Rosół i pomidorowa. Rosół pomidorowa. O, tylko tu, ja wiem. Nieźle. No dobra, to co? To w takim razie następnym razem widzimy się w Candidasa. Dobrze. Na pierogi. No, to no. Chodź do ich. Tak jest. Dzięki. Dawaj pierogi. O, jeszcze ostatnie, słuchaj, znasz jakieś śmieszne powiedzonka po polsku? Bo mówiłeś mi jakieś spoko loko. O, no, to moja kolega uczyli. Tak? Spoko loko, masakra, taka przykład. Masakra. No. Właśnie, co? Damy radę. I w ogóle ty tak naturalnie mówisz po polsku, bo mówisz też cały czas no, takie wiesz, takie ludzie bardzo, fajnie, bardzo. O Jezu, zobacz, Zosia mi rozgryzła pierwszą. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie ma też problemu. Nie ma problemu. No, oczywiście. Także słuchajcie, kochani, ja nie będę tutaj męczyć mojego dzisiejszego gościa. Jeżeli macie więcej pytań, to piszcie komentarze pod tym filmem. No. Mam nadzieję, że odpowiesz na więcej pytań. Jak? Mam nadzieję, że odpowiesz na więcej pytań. If we have more questions, to you have to answer, yeah? No, damy radę, zapraszam was. Damy radę i wielkie dzięki. Zapraszam na Instagram. Jak się nazywa twój Instagram? Mój Instagram Sybonik po Bali. Tak, podlinkuję wszystko w opisie filmu. Tak jest. No i dziękuję ci bardzo, że przyjechałeś dzisiaj do mnie, a wam życzę miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję, pa. Oh my god, that was so nice. Przepraszam, ja po polsku niedobrze. Nie, kochany, nie przepraszaj, no co ty? Ale nie ma problemu? No co ty? W czym miałby